Polskie Radio Białystok. Pierwsza połowa bez właściwie zatrudnienia, ale w drugiej to tam trochę Krakowia postraszyła. No i Cabrera był dwa razy blisko, raz mikro pomógł, a raz super element zadziałał. No tak, dobrześmy pełnili zadania, któreśmy sobie widzieli przed meczem, czyli graliśmy dobrze taktycznie w pierwszej połowie. Nie stworzyli sobie żadną sytuację, czyli graliśmy dobrze, no i przyszedł i korzystaliśmy to do strzelania bramki. W połowie to było ciężko, ale uważam, że dobrze, dobry mecz my zagrali, oni mieli też sytuacje swoje, no, utrzymaliśmy po zero stylu, co Czesi, no i graliśmy ci punkty sobie w domu. Właściwie trudno uwierzyć, jak Cabrera nie strzelił tego, kiedy wyszedł sam na sam, to przeszkodziło. Robił tam dośrodkowanie, on się znalazł sam na paru metrów ode mnie, no i reakcję w góry dałem ręki, czyli było to trudne do obroniania, ale jestem od tego, aby pomagałem, no i w tej sytuacji pomogłem, że powiem, no i cieszę się z tego. I teraz co, w dobrych nastrojach zapomnij bracie, że czy Lubina, kolejny mecz z Lechmuta, taki, który się wygra i to czwarte miejsce jest bardzo, bardzo, bardzo blisko. No tak, jest dobrze, że te ostatnie mecze z naszej strony wyglądały dobrze i musimy tylko patrzeć do przodu, mamy swoje cele jeszcze. W piątek trzeba się skoncentrować, mamy z Lubinem i coś, jakieś punkty tam spróbować złapać, no i potem może ten mecz finalny. Da się powiedzieć, że nie chcę złapać. A ten Lubin jakby troszeczkę za wyżkę złapał ostatnio. Przejmujesz się tym, czy to już wy lubicie swoje i tyle, nie patrzycie na rywala? Nie patrzymy na rywala absolutnie. Wiemy, że Lubin w tym sezonie też bardzo dobrze grał w piłkę. To, że mają zadyszkę, to nie wiem, mówię, patrzymy na siebie, aby myśmy się dobrze prezentowali mecz co mecz, no i tak podchodzimy do kolejnego meczu.